Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Mam na imię Aga i miło mi Was gościć na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was aż dwie opowieści. Jedna dotyczy naszych rodaków, druga natomiast obywateli Wielkiej Brytanii. Obie jednak wydarzyły się w tym samym roku, w tym samym mieście, a do tego szczegóły obu tych spraw są bardzo podobne. A to pokazuje nam jedno, że nie są to odosobnione przypadki. Niestety, wygląda na to, że jest wręcz przeciwnie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 38% zabitych w 2015 roku kobiet zginęło z rąk swojego partnera. Chciałam Wam przybliżyć akurat te dwie historie, aby po raz kolejny podkreślić, jak ważne jest szybkie reagowanie. Czasami zdarza nam się bowiem bagatelizować sygnały ostrzegawcze. Machamy ręką, twierdzimy, że nasz partner się zmieni, że my go zmienimy, mimo że głos w naszej głowie podpowiada nam, że najlepszym rozwiązaniem jest uciekać jak najdalej się da. Pamiętajmy, że czasem nie ma szczęśliwego zakończenia, a wszystko w rezultacie zaczyna zmierzać w naprawdę złą stronę. Tak było w przypadkach, o jakich dzisiaj Wam opowiem. Zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj opowiem Wam o dwóch młodych kobietach, których życie zostało przedwcześnie przerwane. Będzie to Marta Chmielecka i Maddie Derzent-Holmby. Elementów wspólnych w tych sprawach jest zadziwiająco sporo. Między innymi obie wydarzyły się w Anglii, a dokładnie w mieście Kettering w hrabstwie Northamptonshire. To miasto znajduje się około 140 km na północ od Londynu i około 30 km na północny wschód od Northampton. Zamieszkuje je ponad 60 tysięcy mieszkańców. I to właśnie tam w 2017 roku postanowiła przeprowadzić się 27-letnia wówczas bydgoszczanka Marta Chmielecka. Kobieta nie zdecydowała się jednak na ten krok zupełnie sama. Towarzyszył jej mąż, Paweł. Oboje wybrali Kettering nie bez powodu. Mieszkał tam wraz z rodziną brat Marty. Niebawem więc wszelkie święta, urodziny i inne wyjątkowe okazje wszyscy spędzali już razem. Zdaje się, że Marta była naprawdę ciepłą i bardzo rodzinną kobietą. Szczególna więź łączyła ją od zawsze z ojcem. Nieprzypadkowo mężczyzna nazywał ją swoim oczkiem w głowie. Gdy Marta i Paweł zamieszkali w Anglii, byli małżeństwem od roku. Ślub wzięli 29 lipca 2016 roku, a rok później byli już właśnie w Kettering. Szybko odnaleźli się w nowym miejscu. Z początku organizowali wycieczki za miasto, chodzili na spacery i poznawali okolice. Jednak, mimo że na zdjęciach zazwyczaj można było zobaczyć ich uśmiechnięte twarze, to za zamkniętymi drzwiami ich domu nie działo się najlepiej. Paweł był kontrolującym i zaborczym mężczyzną. Sam siebie postrzegał jako samca alfa i macho. Na Facebooku przedstawiał się jako miłośnik dobrych samochodów, szczególnie upodobał sobie BMW, ale także pięknych kobiet i boksu. W domu rodziny Chmieleckich z czasem pojawiła się przemoc. Marta zaczęła bać się męża. Niemniej w końcu zebrała się na odwagę i postanowiła zakończyć ten związek. W 2020 roku, po 4 latach małżeństwa, para się rozstała. Mimo to oboje wciąż utrzymywali ze sobą kontakt. Marta starała się, aby ich rozstanie odbyło się w jak najbardziej cywilizowanych warunkach. Dlatego odpisywała Pawłowi na wiadomości. Czasem wpadała do niego, żeby mu pomóc, na przykład coś ugotować. Przyjaciele jednak ostrzegali ją, aby trzymała się od byłego partnera z daleka. Na pierwszy rzut oka było bowiem widać, że mężczyzna nie może pogodzić się z tym, co się stało, że nie jest w stanie zaakceptować tego, że ich związek dobiegł końca.
Miał wręcz nadzieję, że wkrótce do siebie wrócą. Swoim kolegom powiedział nawet kiedyś, że nie może znieść myśli, że ktoś inny może dotykać jego żonę. W marcu 2021 roku zamieścił na Facebooku jej zdjęcie z opisem: ten uśmiech zostanie ze mną już na zawsze. Z biegiem czasu Marta starała się coraz bardziej dystansować od byłego już partnera, choć on cały czas wysyłał do niej wiadomości i nie dawał jej o sobie zapomnieć. 31-latka mimo wszystko próbowała ruszyć naprzód, zaczęła budować swoje życie na nowo. Miała wiele planów i marzeń. Marta miała szerokie grono znajomych, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Była duszą towarzystwa, wesoła, zawsze uśmiechnięta. Oprócz tego uwielbiała muzykę i aktywność fizyczną. Dbała o siebie, lubiła dobrze się ubrać i po prostu ładnie wyglądać. Była pewna siebie i niezależna, ponadto bardzo ceniła czas spędzony z najbliższymi. Bliscy opisują ją w następujący sposób. Marta była wyjątkowa, pełna życia, uprzejma, pomocna i mądra. Nie trzeba było prosić jej o pomoc. Zawsze była obok, gotowa podać pomocną dłoń. Zawsze można było na nią liczyć. W październiku 2021 roku w Kettering odwiedziła ją matka. Marta snuła plany na przyszłość, wprost nie mogła się doczekać nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Chciała spędzić je w Polsce. Cieszyła się na myśl o spotkaniu z ukochanym tatą. 14 października na Facebooku opublikowała post. Napisała: jednym z najgorszych błędów, jakie człowiek może popełnić, jest utrata lat życia, czekając na zmianę lub rozwój drugiej osoby. Tego samego dnia, zmęczona nagabywaniem ze strony Pawła, wysłała mu wiadomość, żeby zostawił ją wreszcie w spokoju, że ma dość. Nie była to zresztą pierwsza tego typu wiadomość. Kobieta planowała też wkrótce ostatecznie zamknąć ten rozdział swojego życia i wnieść sprawę o rozwód w Polsce. Niestety następnego dnia, 15 października, już nie żyła. Nie dane jej było spędzić świąt w rodzinnym gronie. Jej były partner pozbawił ją tej możliwości. W piątek 15 października 31-latka postanowiła odwiedzić swoją koleżankę, Darię. Mieszkała ona niedaleko, w Woodlands Court. Tego dnia Marta była w wyjątkowo dobrym humorze. Przez cały wieczór wymieniała SMS-y z kolegą z pracy, mężczyzną o imieniu Aleksandru. Między tą dwójką była chemia. Jakieś uczucie powoli zaczynało się tlić. Oczywiście także Paweł Chmielecki nie dawał tego dnia za wygraną. Wysyłał do Marty SMS-y i zostawiał jej wiadomości na poczcie głosowej. Starał się również dowiedzieć, gdzie kobieta przebywa i co najważniejsze, z kim. Pytał swoich kolegów, czy ją widzieli. Za wszelką cenę próbował ją zlokalizować. W pewnym momencie poprosił nawet żonę, żeby ta przyniosła mu pizzę, ale Marta oczywiście odmówiła. Później nagrał jej wiadomość. Powiedział: idę po ciebie. Marta około 22:40 zaczęła szykować się do wyjścia. Nagrania z ulicznego monitoringu zarejestrowały ją, jak kieruje się w stronę swojego domu. Aczkolwiek nigdy tam nie dotarła, bo po drodze spotkała swojego byłego partnera. W pewnym momencie doszło między nimi do sprzeczki i przepychanki. Marta wówczas upadła na chodnik. Niestety kamery nie uchwyciły całego zajścia. Wszystko zasłaniały stojące tam samochody. Jedno jednak jest pewne. Po tym, co się stało, Marta miała poważne problemy z utrzymaniem się na nogach. Mimo że chwilę wcześniej szła pewnie i bez żadnych trudności, to później Chmielecki musiał ją podtrzymywać. Kobieta się zataczała i ciągle się zatrzymywała. Natomiast on prowadził ją prosto do swojego mieszkania. Na jednym z nagrań słychać, jak kobieta kaszle, a jej były partner mówi: chodź, to już niedaleko, słyszysz mnie? Martę po raz ostatni kamery zarejestrowały o 22:56, gdy wchodzi do mieszkania, gdzie Chmielecki wynajmował pokój.
gdy kilka dni później, a mianowicie 19 października, kobieta nie pojawiła się w pracy, to jej bliscy postanowili zgłosić jej zaginięcie. Marta była zatrudniona w firmie Siva Logistics w Corby. Pracowała w systemie 4 dni pracy, 4 dni wolnego. I to dlatego, gdy we wtorek nie pojawiła się na stanowisku pracy, wszyscy zaczęli się niepokoić. To było zupełnie nie w jej stylu. Co więcej, ostatni raz ktokolwiek widział Martę w piątek, czyli 4 dni wcześniej. Co prawda członkowie jej rodziny otrzymali od niej kilka wiadomości, lecz były one co najmniej dziwne. Tak jakby to nie Marta je napisała. Bratowa 31-latki postanowiła wówczas odwiedzić Chmieleckiego, bo to właśnie on nie dawał Marcie spokoju. Był więc pierwszą osobą, jaka przyszła rodzinie do głowy, gdy kobieta zaginęła. Bratowa zatem udała się do jego mieszkania na Wood Street, lecz nikt nie otworzył jej drzwi. W tamtym momencie kobieta wykręciła więc numer alarmowy. Biorąc pod uwagę zarówno obawy członków rodziny, jak i to, że Chmielecki wcześniej dopuszczał się względem żony aktów przemocy, to policjanci zdecydowali się wejść do środka siłą i wyważyli drzwi. Wszystko wskazywało na to, że mieszkający tam mężczyzna zdawał sobie sprawę z tego, że zaraz może zostać aresztowany, bo w tamtej chwili postanowił targnąć się na swoje życie. Funkcjonariusze znaleźli go w jego pokoju. Leżał na boku, nóż wciąż tkwił w jego szyi. Natomiast na podłodze leżał drugi nóż i był on pokryty śladami czerwonej substancji. Czerwone plamy znajdowały się także na pościeli, w której zawinięte było ciało Marty. Kobieta była częściowo rozebrana i leżała na łóżku. Chmielecki natychmiast został przetransportowany do szpitala, gdzie poddano go operacji. Okazało się, że zadał sobie 9 ciosów w szyję. Kilka dni później, gdy już było pewne, że jego stan jest stabilny, mężczyzna został aresztowany. Wtedy leżał jeszcze w szpitalnym łóżku. Śledztwo zostało przydzielone policjantom ze specjalnej jednostki operacyjnej w East Midlands. Na miejscu zdarzenia zabezpieczyli oni dwa napisane przez oskarżonego listy. Oba były w języku polskim. Chmielecki wyjaśniał w nich, dlaczego zabił Martę. Twierdził, że zrobił to przez jej kłamstwa i niewierność. Śledczy dodatkowo zarekwirowali również samochód podejrzanego. Apelowali też, aby na policję zgłaszały się wszystkie osoby, które w piątek, 15 października, były na Wood Street, między 22.30 a 23.00, jako że mogły mieć kluczowe dla sprawy informacje. Funkcjonariusze podkreślali, że nawet jeśli ktoś uważa, że zupełnie nic nie widział, to i tak, żeby się z nimi skontaktował. W okolicy przez jakiś czas zwiększono ilość patroli policyjnych. Lokalna społeczność była bowiem w niemałym szoku. Oczywiście wszyscy obawiali się także o swoje bezpieczeństwo. Nikt nie wiedział, co się właściwie stało. Policja była dość oszczędna w słowach. Chmielecki początkowo odmówił składania wyjaśnień. Potem jednak przyznał się do morderstwa Marty. Dane z jego telefonu wykazały, że 5 minut po tym, jak oboje znaleźli się w jego mieszkaniu, mężczyzna zrobił swojej żonie zdjęcie, gdy ta leżała nieprzytomna na podłodze. Potem z dużą dozą prawdopodobieństwa przejrzał jej telefon i odkrył wiadomości, jakie kobieta tamtego wieczoru wymieniła z kolegą z pracy. Te SMS-y również postanowił sfotografować. Zapewne był wściekły, że Marta próbuje ułożyć sobie życie, a nie dąży do odbudowania ich relacji. Do tego wszystko wskazywało na to, że spotyka się także z innym mężczyzną. Zdaje się, że Chmielecki nie mógł tego znieść. Nie minęło wiele czasu i chwycił za nóż. Potem zaatakował, a następnie zawinął ciało żony w kołdrę. Krótko przed pierwszą w nocy wysłał jeszcze wiadomość do kilku swoich kolegów. Pisał, że przeprasza, że Marta była dla niego wszystkim i że ją kochał.
Dwa dni później, 17 października o 20:45, Chmielecki w końcu wyszedł z domu. Udał się do pobliskiego sklepu, gdzie kupił 6 puszek piwa oraz jakiś napój. Kolejnego dnia natomiast zaczął wysyłać wiadomości z telefonu Marty, oczywiście podając się za nią. Były one nie tylko skierowane do jej bliskich, ale też do niektórych mężczyzn z listy jej kontaktów. I były to wiadomości z różnymi frywolnymi, niestosownymi propozycjami. Członkowie rodziny jednak od razu zaczęli się niepokoić. Marta zamiast oddzwaniać, jak to miała w zwyczaju, jedynie odpisywała. Dodatkowo te SMS-y wydawały się być, tak jak już wcześniej wspominałam, jakby niepisane przez nią samą. Następnego dnia kobieta w końcu została odnaleziona, co oznacza, że oskarżony po tym, jak ją zabił, przez 4 dni przebywał z jej ciałem w jednym pokoju. Autopsja wykazała, że ofiara doznała 32 ran kłutych, 7 w obrębie prawej dłoni i były to rany obronne, 5 ciosów otrzymała w okolicy barków i ramion, 1 w lewą pierś, a 19 w okolicy twarzy i szyi. I właśnie rany na szyi były bezpośrednią przyczyną zgonu. W trakcie śledztwa Chmielecki nie był skory do współpracy z policją, mimo iż wcześniej przyznał się do morderstwa. Co ciekawe, z początku twierdził, że nie był w stosunku do byłej partnerki agresywny i nie stosował wobec niej przemocy. Potem jednak i do tego się przyznał. Na sali sądowej przywołano kilka związanych z tym incydentów. W 2020 roku na przykład oskarżony odwiedził Martę w miejscu pracy. Wtedy była ona zatrudniona w sklepie przy Rockingham Road. Przy świadkach zrobił jej wówczas awanturę i oskarżył ją o zdradę. Następnie wyrwał jej telefon i zaczął szukać dowodów potwierdzających jego przypuszczenia, a potem ją uderzył. Kobieta tę sprzeczkę skończyła z siniakami na twarzy i plecach oraz z rozciętą wargą. W sprawę nawet zaangażowała się policja, ale Marta ostatecznie wycofała zarzuty. W tym samym roku, we wrześniu natomiast, zdecydowała się odejść od Chmieleckiego. To jednak nie był koniec gróźb i prześladowania z jego strony. W święta wielkanocne w 2021 roku na imprezie rodzinnej mężczyzna znowu zaczął być agresywny. Popchnął wtedy Martę. Kilka miesięcy później wyśledził ją, kiedy była w pubie. Pojawił się tam, podszedł do niej, złapał ją za ramię i zaczął jej grozić. Niedługo potem kobieta oskarżyła go o nękanie. Bliscy 31-latki byli kompletnie zdruzgotani tym, co się stało. Marta nie tylko była dla nich kimś ważnym, członkiem rodziny, lecz też ich najlepszą przyjaciółką oraz cudowną ciocią. Jak wspomina brat kobiety, starsza córka wie, że ciocia jest z aniołkami, ale młodsza nawet nie będzie jej pamiętać, bo gdy Marta odeszła, miała zaledwie roczek. Po tych strasznych wydarzeniach ojciec kobiety zaczął się jąkać i ma problemy z komunikowaniem się. Ciężko to wszystko przeżył. Rodzicom ofiary bardzo zależało na tym, aby córka została pochowana w Polsce. Lecz kwota potrzebna na przetransportowanie jej ciała do kraju przewyższała ich możliwości finansowe. Na szczęście znalazły się dobre dusze, które im w tym pomogły. Dzięki wpłaconym funduszom udało im się zebrać na ten cel ponad 7000 funtów. Zaledwie 1,5 miesiąca temu w tej sprawie odbyło się posiedzenie w odniesieniu do wyroku. Sędzia przyznał, że ostatnie chwile życia Marty musiały być przerażające. Oświadczył też, że oskarżony działał z bezpośrednim zamiarem pozbawienia swojej ofiary życia i jedynym wyrokiem, jaki może zapaść w tej sprawie, jest dożywocie. Bliscy Marty byli obecni na sali sądowej. Chmielecki nie okazał praktycznie żadnych emocji, wyrzutów sumienia czy żalu. Finalnie został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 18 latach i 4 miesiącach. Wliczając w to czas spędzony przez niego w areszcie, będzie to dokładnie 16 lat i 170 dni.
decyzja w kwestii tego, czy i kiedy mężczyzna będzie mógł wyjść na wolność, będzie już należała tylko do Rady do Spraw Zwolnień Warunkowych. 4 grudnia 2021 roku w Kettering zorganizowano wiec. Miał on na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet. Zorganizowano go również ku pamięci dwóch kobiet. Przywołano tam zarówno sprawę Marty, jak i sprawę Maddie Derdent-Holomby, która straciła życie także w 2021 roku. I teraz właśnie o tym przypadku opowiem Wam nieco więcej. Maddie urodziła się 21 kwietnia 1999 roku w Wimblington w hrabstwie Cambridgeshire. Przez swoich bliskich opisywana była jako ambitna, niezależna i opiekuńcza. Od najmłodszych lat kochała taniec i generalnie świetnie się ruszała. Jej matka w wywiadzie powiedziała, i tu cytuję, Maddie była wspaniała, była moją najlepszą przyjaciółką. Gdy na świat przyszedł jej brat, bardzo mi pomagała, nawet zmieniała pieluchy. Była piękna, zarówno z wyglądu, jak i z charakteru. Oprócz tego Maddie była też przebojowa, towarzyska i pełna życia. Uwielbiała spędzać czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie Alumask Water Management Solutions. Tam pracował również jej ojciec. Maddie była zatrudniona w dziale marketingu i szybko dała się poznać od bardzo dobrej strony. To tam spotkała też sporo starszego od siebie Benjamina Greena. Mężczyzna był jej przełożonym. Niemniej ci dwoje szybko zaczęli spotykać się także na stopie prywatnej. Początkowo nie łączyło ich jednak nic poważnego. Wspólnie spędzali czas, ale bez większych zobowiązań. Później Maddie zmieniła pracę. Została kierownikiem działu marketingu w firmie działającej w branży budowlanej. Kobieta awansowała i szybko pięła się po szczeblach kariery. Miała sprecyzowane plany na bliską przyszłość. Zamierzała wziąć kredyt i kupić dom. Zaczęła więc oszczędzać na depozyt. Jeśli chodzi o przyjemności, to lubiła rozpieszczać przede wszystkim swoich bliskich. Kupowała im prezenty czy organizowała wycieczki. Z biegiem czasu jej związek z Benem nabrał tempa. Spotykali się wówczas już prawie 2 lata i wydawało się, że dobrze się dogadują. Spędzali wspólnie wakacje, czas wolny i coraz więcej ich łączyło. I choć początkowo rodzice Maddie nie byli zachwyceni z dzielącej ich różnicy wieku, to Ben w końcu i ich do siebie przekonał. A stało się to, gdy wprowadził się do nich na 5 tygodni. Czekał wtedy na zakończenie pracy w jego nowym domu. Rodzice Maddie w tamtym czasie nie zauważyli, aby ich w związku działo się coś niepokojącego. Benjamin Green miał 41 lat. Z Maddie dzieliło go więc prawie 20 lat różnicy. Ben dorastał w Dewsbury w hrabstwie Yorkshire. Miał 2 braci. Jego matka zmarła w 2015 roku i mężczyzna bardzo to przeżył. W trakcie studiów na Uniwersytecie w Manchesterze poznał swoją przyszłą żonę. Później para przeprowadziła się do Liverpoolu i wzięła ślub. Doczekali się 3 dzieci. Ich małżeństwo trwało 10 lat, lecz ostatecznie się rozpadło. Pozostali jednak w przyjaznych relacjach. Ben co sobotę odwiedzał swoje dzieci i regularnie utrzymywał z nimi kontakt. Do Northamptonshire przeniósł się z uwagi na pracę. Został wówczas kierownikiem działu marketingu. Dodatkowo był także członkiem zarządu w organizacji charytatywnej i ta organizacja działała na rzecz walki z chorobami nowotworowymi u dzieci. Wszystko wskazywało na to, że w Kettering odnalazł swoje miejsce na ziemi i dobrze mu się tam wiodło. Z biegiem czasu zapragnął też stworzyć z Maddie poważny, stabilny związek. Aczkolwiek, kiedy zaproponował, aby wspólnie kupili dom, kobieta odmówiła. Nie chciała również poznać jego dzieci, bo jak sama twierdziła, nie chciała mieszać im w głowach. Nie była pewna, czy chce kontynuować te relacje. Pod koniec sierpnia 2021 roku podjęła jednak decyzję.
postanowiła zakończyć ten związek. Stwierdziła, że ich drogi się rozeszły, że oboje oczekują czegoś zupełnie innego i najwyższa pora, by każde z nich poszło w swoją stronę. Swoimi przemyśleniami podzieliła się z przyjaciółkami. Oznajmiła, że następnego dnia po pracy ma zamiar pojechać do Bena i mu o tym powiedzieć. Chciała porozmawiać z nim w cztery oczy. 26 sierpnia o 15:35 napisała do koleżanek na czacie grupowym, że bardzo się denerwuje. O 17:51 oznajmiła, że jest już w drodze i poprosiła, żeby do niej zadzwoniły, jeśli ona sama nie odezwie się w ciągu godziny. Po chwili dodała: kocham was, buziaki. I to była ostatnia wiadomość, jaką kobieta kiedykolwiek wysłała. Przyjaciółki później wielokrotnie próbowały się z nią skontaktować, lecz bez żadnego rezultatu. Maddy nie odpisywała ani nie odbierała telefonu. Kobiety przyznają, że w pewnym momencie pomyślały nawet, że może para się pogodziła, ale taki zupełny brak kontaktu ze strony Maddy wydawał się im co najmniej dziwny. O 22:10 jedna z nich zadzwoniła do Bena. Ten jednak nie odebrał, więc zostawiła mu wiadomość na poczcie głosowej. Chciała wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Jednak godziny mijały, a zarówno on, jak i Maddy nie dawali znaku życia. Gdy kolejnego dnia dodatkowo okazało się, że 22-latka nie pojawiła się na ważnym spotkaniu w pracy, to znajome wiedziały już, że coś jest nie tak. Skontaktowały się wtedy z matką Maddy, a ta zgłosiła sprawę na policję. 27 sierpnia około 13 pod domem Bena pojawili się funkcjonariusze. W kuchni znaleziono ciało Bena Greena. Mężczyzna leżał na plecach, a na jego szyi można było dostrzec sporą ranę. Kilka płytkich nacięć znajdowało się też na jego nadgarstkach i rękach. Zaraz przy jego głowie na podłodze leżał duży nóż. Ciało Maddy odkryto w sypialni na piętrze. Obok niej leżał jej telefon. Wszystkie drzwi oraz okna, z wyjątkiem tylnych drzwi na patio, były zamknięte. W domu nie było żadnych śladów włamania. Natomiast na balustradzie schodów oraz na ścianie w sypialni znaleziono ślady krwi. Lekarz sądowy ustalił, że Maddy została zamordowana, a Green sam odebrał sobie życie. 22-latka została ugodzona 3 razy, 2 razy w okolicy klatki piersiowej i raz w ramię. Jeden z ciosów był tak mocny, że ostrze po prostu się złamało. Kobieta nie miała ran obronnych. Obrażenia, jakich doznała, błyskawicznie doprowadziły do jej zgonu. Dane z zegarka sportowego Maddy wskazywały na to, że jej serce przestało bić krótko przed 18, czyli kilka minut po tym, jak weszła do domu swojego partnera. Jeśli chodzi o autopsję sprawcy, to mężczyzna ugodził się nożem w szyję i częściowo uszkodził w ten sposób żyłę szyjną. Patolog nie był w stanie dokładnie określić czasu zgonu, ale jest możliwe, że mężczyzna żył jeszcze przez jakiś czas już po zadaniu sobie tych obrażeń. W jego organizmie wykryto niewielką ilość alkoholu. Policjanci szybko wydali oświadczenie, że w związku z tą sprawą nie biorą pod uwagę innych podejrzanych. Śledztwo skupiło się głównie na ustaleniu, co działo się w związku Maddy i Greena. Koleżanka ofiary, kobieta o imieniu Abby, zeznała, że para poznała się w grudniu 2019 roku. I Maddy od samego początku wspominała, że Green jest bardzo zazdrosny. Często sprawdzał, z kim kobieta pisze i czytał wiadomości w jej telefonie. Poza tym jednak w ich związku wszystko układało się całkiem dobrze. Dopiero niedawno Maddy zaczęła mieć wątpliwości i zastanawiała się, czy Green na pewno jest odpowiednim mężczyzną dla niej. Abby wspomniała również, że kilka dni przed tymi wydarzeniami para pokłóciła się. A pokłócili się, bo Maddy skomentowała, że jeden z uczestników Love Island jest przystojny. I to był jedyny powód. 41-latek miał także ogromny żal do swojej partnerki o to, że ta zamierza pojechać na wakacje na Jamajkę z rodzicami. On nie został zaproszony i to bardzo go dotknęło. Inni świadkowie twierdzili, że Green traktował kobiety głównie jako obiekty do zaspokajania jego potrzeb.
i raczej nie darzył ich szacunkiem. Zazwyczaj wybierał te młodsze. Jeden z sąsiadów przyznał, że przed poznaniem Maddy przez dom Greena przewinęło się wiele kobiet. Wszystkie były podobne, po 20 kilka lat, atrakcyjne, a on zmieniał je jak rękawiczki. Inna sąsiadka określiła Greena jako wyjątkowo aroganckiego. Czasem mówiła mu cześć, ale on nigdy jej nie odpowiadał. Jej zdaniem dawał jej odczuć, że jest gorsza, bo na przykład z jej mężem rozmawiał już normalnie. To, że mężczyzna był zarozumiały i wyniosły, pojawiało się jeszcze kilka razy w zeznaniach innych sąsiadów. Z drugiej strony członkowie rodziny Greena twierdzą, że to, co się stało, było dla nich szokiem. Jego była żona oznajmiła, że była pewna, że mężczyzna nie skrzywdziłby nawet muchy, nigdy nie był agresywny. Policjanci potwierdzili też, że Green nie miał na swoim koncie żadnych zarzutów związanych ze stosowaniem przemocy, w tym przemocy domowej. Jego brat wspomina, że ostatni raz widział Bena 16 sierpnia. Wówczas mężczyzna wydawał się być trochę zagubiony i samotny. Opowiadał, że chce wybrać się sam na urlop, z uwagi na to, że Maddy miała być wtedy na Jamajce. Wyznał, że czuje się urażony, że kobieta jedzie na te wakacje bez niego. We wrześniu 2021 roku odbył się pogrzeb Maddy. Jej rodzice poprosili, żeby goście nie ubierali się na czarno, a wytwornie, bo to znacznie bardziej by jej się spodobało. Na fundusz imienia Maddy zebrano niecałe 40 tysięcy funtów. Kwotę tę przekazano Młodzieżowemu Towarzystwu Budowlanemu. Jego celem jest wspieranie i zachęcanie młodych ludzi, aby budowali swoją karierę właśnie w tej branży. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Będę wdzięczna za Waszą aktywność pod tym filmem, bo to pozwala mi cały czas rozwijać ten kanał. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Jeśli i Ty chciałbyś wesprzeć mój kanał, to zapraszam na moje konto na Patronite. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!